Co jest przyczyną awarii Facebooka i kiedy zostanie usunięta? Awaria Facebooka. Co może być jej przyczyną i kiedy zostanie usunięta? Facebook, Instagram i WhatsApp nie działają. Technologiczny gigant ma pracować nad jak najszybszym usunięciem błędów. Co mogło pójść nie tak? Mamy problemy z siecią a nasze zespoły pracują tak szybko, jak to możliwe, aby jak najszybciej usunąć błędy i przywrócić usługi, skomentował awarii dyrektor zarządzający Facebooka do spraw technicznych, Mike Schroepfer. Facebook i inne usługi, co może być przyczyną awarii? Przyczyną awarii jest prawdopodobnie usługa DNS, której wszyscy używają do kierowania swoich stron i usług na urządzenia. Czym więc jest DNS? To po prostu jest protokół internetowy do konwersji znanych nazw, takich jak facebook.com, na język znany komputerom, czyli liczby lub adres internetowy. Protokół ten dokonuje konwersji, kierując nas do usług i aplikacji, o które wnioskowaliśmy. Gdy usługa DNS, przy RET zawodzi, strony i aplikacje na pierwszy rzut oka wydają się nie działać, jednak w rzeczywistości nadal są osiągalne. Tłumaczy problemy Facebooka lotem Finkelsten, przewjału wywiadu zagrożeń w Point Software Technologies. Awaria rozpoczęła się po godzinie 17:00. O skali problemów w świadczy fakt, że nie działają również facebookowe narzędzia do pracy hybrydowej, takie jak Workhat, Workplace i Workplace Rooms. Nie działają również firmowe strony internetowe Facebooka i Oculus, największa platforma VR na świecie. Awaria Facebooka. Co dalej? Scherer Frankel, dziennikarka New York Times, -Net, twierdzi, że pracownicy Facebooka nie byli w stanie wejść do firmy i sprawdzić skali awarii, bo ich karty dostępu nie działały. Nie funkcjonowała również poczta pracowników. Pojawiły się problemy z komunikacją wewnątrz firmy. To może utrudnić przywrócenie usług. Według NYT za problemami nie stoi cyberatak, potwierdzili to dziennikowi dwaj specjaliści do spraw bezpieczeństwa w poufnej rozmowie. Według informacji dziennika, Facebook wysłał specjalny zespół, którego celem jest ręczne zresetowanie serwerów i przywrócenie usług. Koszmarny poniedziałek Facebooka. Globalna awaria to nie jedyny problem Facebooka z ostatniej doby. Na antenie stacji CBS były pracownik firmy oskarżył Imperium Marka Zuckerberga o przekładanie swoich interesów nad bezpieczeństwo i prywatność użytkowników. To, co widziałem na Facebooku w kółko, to konflikty interesów między tym, co jest dobre dla ludzi, a tym, co dobre dla Facebooka, powiedziała Frances Haugen, była analityczna Facebooka, w rozmowie z dziennikarzem programu telewizyjnego 60 Minutes, stacji CBS. Facebook raz za razem decydował się na działanie pod kątem własnych interesów, jak chociażby zarabiania większych pieniędzy, dodała. Facebook zorientował się, że jeśli zmienią algorytm na bezpieczniejszy, ludzie spędzą mniej czasu na platformie, będą klikać mniej reklam, a co za tym idzie, zarobią mniej pieniędzy, podsumowała Huagen na antenie CBS.